Według naszych obserwacji i raportu Top Malware, który publikujemy, Polska w tej chwili jest na 6. miejscu pod względem ilości ataków przeprowadzonych na nasz kraj. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że przesunęliśmy się w tej klasyfikacji o 12 miejsc, czyli jesteśmy krajem, w którym to zagrożenie wzrasta. Według naszych obserwacji, jeżeli chodzi o zagrożenie światowe, jest to skala mniej więcej 26 tysięcy ataków dziennie. Według raportów opublikowanych przez PwC 96% średnich i dużych przedsiębiorstw zanotowało ponad 50 incydentów bezpieczeństwa w zeszłym roku. Firmy na pewno powinny myśleć coraz bardziej o bezpieczeństwie i to w ujęciu całościowym, jako kompleksowej polityki bezpieczeństwa, ponieważ czy zagrożenie będzie rosło? Na pewno takich ataków będzie więcej, ponieważ one są coraz prostsze do przeprowadzenia. Pojawiają się może nie tyle w sieci, ale w szeroko pojętym internecie dostępne narzędzia, które pozwalają nawet osobom niespecjalnie wyedukowanym zlecić taki atak. Istotne również staje się ochrona informacji. Wiadomo, mamy w tej chwili dyskusję o GDPR czy RODO. Natomiast jak szacuje IDC, do roku 2020 ilość informacji umieszczanych w sieci wzrośnie o 500%. Jest to chyba zasób, który warto chronić.